czas wykonywania zabiegu to bardzo ważna rzecz. Warto na pewno uświadomić sobie tę rolę zapylaczy w rolnictwie. Można obniżyć poziom zabiegów agrotechnicznych, uzyskując wyższy plon i niższe koszta. Czas na kolejną pszczelą realizację. Tym razem rozmawiać będziemy na temat tego, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywają owady zapylające. Odcinek nagrywamy w miejscowości Linowiec w gospodarstwie pana Mariana Lewickiego. To właśnie w gospodarstwie pana Mariana Lewickiego znajdują się pasieki należące do pana Grzegorza Jabłońskiego, pszczelarza roku 2022 w kategorii pszczelarz współpracujący z rolnikiem. Jakiej wielkości jest pana gospodarstwo? Co pan w tym gospodarstwie uprawia? Co jest uprawą dominującą? Obecnie to jest 32 hektary ornej ziemi i jeszcze do tego są łąki, ponad 5 hektarów pastwisk, nieużytków. Kiedyś była roślina dominująca, teraz prawie wszystkiego się zrobiło tak porówno. Jest i facelia, jest gorczyca, jest gryka, są ziemniaki, pszenżyto, słonecznik i rzepak. I tak prawie wszystkiego porówno. Inwentarz też jest w gospodarstwie? Tak, prowadzimy jeszcze hodowlę trzody chlewnej. Gdzieś też trochę idziemy w stronę drobiu, kolejny rok mam gęsi, no, próbujemy, szukamy czegoś. Rodziny pszczele od dawna są w pana gospodarstwie? Tak, tutaj z pszczelarzem współpracujemy już, ojej, no, trudno byłoby teraz powiedzieć, jaka to cyfra by miała być, ale na początku to po prostu było kilka uli, ale z czasem też widziałem, że ta współpraca daje jakieś rezultaty dla mnie i przy zmianie profilu gospodarstwa też pojawiły się nowe rośliny, głównie te miododajne. Już jest sporo uli teraz. W jakim terminie wykonuje pan opryski, by nie szkodzić się pszczołom, bo to jest fundamentalna sprawa, jeśli tak chodzi o dobrą współpracę na linii pszczelarz-rolnik? No, jestem tutaj pilnowany i też się doradzam, żeby nie narobić bałaganu czasami. No i najczęściej to jest bardzo późny wieczór do wykonywania tych zabiegów, ale też zauważyłem, że wprowadzenie tych roślin miododajnych bardzo spadła u mnie ilość w ogóle wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Przy takiej faceli jest to jeden, dwa zabiegi w sezonie, gdzie na pszenicy trzeba było zrobić co najmniej 6 albo 8. A zauważył pan także zwyżkę plonu? Nie znałem wcześniej tych roślin, ale myślę, że na pewno z tego, że te pszczoły tu przylatują i pracują na tym polu, jest na pewno efekt. Nie? Preparaty dobiera pan pod kątem bezpieczeństwa pszczół? Tak, oczywiście. Nie jest też tak, że wszystko szkodzi pszczołom i jest dla nich niebezpieczne, ale trzeba na tym trzymać rękę na pulsie, uważać właśnie. Ten czas wykonywania zabiegu to bardzo ważna rzecz. Kto ponosi odpowiedzialność za to, jeśli na przykład ten oprysk jednak nie zostanie wykonany we właściwym momencie i z tego tytułu będą szkody w ulach? No, myślę, że to przede wszystkim moja wina by była. Niedopatrzenie z mojej strony i na to trzeba być też przygotowanym, ale jeżeli przestrzega się tego czasu i informacji zawartych przez producenta, to raczej nic nie powinno się złego stać. Czyli rozumiem, że będzie pan kontynuował współpracę z panem Grzegorzem. Nie wyobraża już sobie pan swojej działalności rolniczej bez pszczół. Raczej na pewno. No, nie chciałbym wrócić do tych roślin typowo zbożowych, które były wcześniej i nawet dzisiaj trudno sprzedać jest, a przejście na te rośliny miododajne i ich uprawa otworzyła nowe rynki potencjalnych klientów, którzy chcą kupić materiał na poplony na przykład, potrzebują takich nasion i szukają tego. Też pomoc pszczelarza myślę, że jest dużym pożytkiem dla mojego gospodarstwa. Nie tylko to, że on doradza oczywiście jak najbardziej i swoją wiedzą się ze mną dzieli, ale też wspiera mnie sprzętem, jakieś wspólne zakupy materiału siewnego w większych ilościach, to jest zawsze trochę taniej, można coś utargować, współpraca z firmami, no i wiedza, nie? Też kopalnia wiedzy z jego strony, takie wsparcie. Ile lat zajmuje się pan pszczelarstwem?
No, pszczelarstwem zajmuję się praktycznie od zawsze, ponieważ pasieka u nas jest tradycją już od lat. Mój dziadek kiedyś miał bardzo dużą pasiekę, a teraz prowadzimy ją już bardzo profesjonalnie. Posiadamy ponad 300 rodzin pszczelich w 12 miejscach. Dwie miejscówki znajdują się tutaj właśnie u pana Mariana na gospodarstwie. Reszta znajduje się na naszym gospodarstwie, u innych rolników, także w lasach państwowych. Także mamy bardzo szeroki przekrój i teren oddziaływania. Posiadamy również gospodarstwo rolne, niewielkie, ale bardzo specjalistyczne, bo prowadzimy na nim uprawy roślin oleistych, które używamy w naszej tłoczni. Zimą zajmujemy się produkcją węzy pszczelej na maszynie własnego pomysłu, automatycznej, nowoczesnej. Także u nas wszystko powstaje od podstaw i produkujemy produkty najwyższej jakości i też myślę, że mamy też ilość i jakość. Kiedy rozpoczęła się pana współpraca z panem Marianem? Kiedy pana pasieki pojawiły się na terenie gospodarstwa pana Mariana? Z panem Marianem znamy się już od ładnych kilku lat, ponieważ mnie i moją żonę uczył w technikum. Mnie uczył w technikum rolniczym, a moja żona uczyła się u pana Mariana w technikum agrobiznesu, także znamy się ze szkoły, można powiedzieć. A po kilku latach zaczęliśmy współpracę również jakby pszczelarską. Na czym zatem dokładnie polega ta współpraca? Na początku wstawiliśmy pasieki na uprawy pana Mariana, a teraz wspólnie prowadzimy tutaj w plantację faceli nasiennej. Współpracujemy również w sprzedaży tej faceli i wspólnie ją czyścimy. Także współpraca to już więcej jest niż tylko pszczelarstwo. Gdzie dokładnie zlokalizowane są te pasieki? Jedną pasiekę u pana Mariana tu mamy w Linowcu, na jego gospodarstwie. Znajdują się tutaj, uprawa jest faceli, jest rzepak, a następna jest tuż nieopodal, w Linówku, nad rzeką Wel. Tam pan Marian też ma swoje pola, tam uprawia, w tym roku jest akurat gryka, były rzepaki, jest też piękny las, cała dolina rzeki Wel, także piękny teren dla pszczół. Jak ocenia pan tę współpracę? No myślę, że jest obustronnie bardzo dobra, się dobrze rozumiemy, dogadujemy i tutaj tak naprawdę nie ma jakichś minusów tej współpracy, są tylko same korzyści, są lepsze plony, lepsza jakość tych plonów, rośliny są zapylone, krócej kwitną, czyli będą lepiej dojrzewać, będzie lepsze zaolejenie. Praktycznie można obniżyć poziom zabiegów agrotechnicznych, uzyskując wyższy plon i niższe koszta. Także same plusy. I dzięki temu mamy również więcej miodu i miodu lepszej jakości, prawda? Tak, potrzebuję takich miejsc, ponieważ pszczoły wymagają bardzo dużo obszaru, ponieważ każdy ul oblatuje prawie 3000 hektarów, także gdyby to pomnożyć razy liczbę uli w pasiece, to naprawdę zasięg jest niesamowity. Wykonują one ogromną pracę dla ludzi i pamiętajmy o tym, że rolnictwo bez pszczół nie będzie istnieć, a pszczoły bez rolnictwa sobie poradzą. Były wcześniej i będą nadal, a rolnictwo może tylko czerpać same korzyści z zapylenia. A czy pszczoły, mówiąc kolokwialnie, rozrabiają? Nieraz bywa tak, że pszczoły są, czy jakaś rójka gdzieś poleci, w jakimś niepożądanym miejscu się usiądzie, czy ktoś trafi na jakąś agresywną pszczołę, ale to wiadomo, że to jest natura, to są dzikie stworzenia tak naprawdę i musimy takie traktować jak inne zwierzęta. Jeśli zachowamy bezpieczny odstęp, nie będziemy ich drażnić, są zupełnie bezpieczne. A czy pszczoły czynią jakiekolwiek szkody? Nieraz się słyszy, że jakieś tam zwierzę pożądliły, czy ktoś ma alergię i z tego tytułu musi się udać do lekarza, no, ale jakichś takich większych szkód nie czynią. Myślę, że to są owady typowo pożyteczne. To odpowiada, jeśli niestety dojdzie już do takiej sytuacji, za te wspomniane już wcześniej szkody. No myślę, że odpowiada w dużej mierze też i pszczelarz, ponieważ wszystkie pasieki nasze są ubezpieczone, mają ubezpieczenie OC pasiek, także jest tutaj pewna kwota na to przeznaczona. Zmieńmy nieco temat. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można przezimować pasieki pszczele? Najważniejsze jest, żeby przygotować pszczoły należycie do zimy, czyli muszą mieć odpowiedni skład, muszą być młode, niespracowane pszczoły, muszą zgromadzić odpowiedni zapas, być wyleczone z warozy.
lub mieć na bardzo niskim poziomie. Szukamy tylko dobrego miejsca, nasłonecznionego, nie jakieś mokre. Ule muszą być ustawione do słońca, musi je budzić słońce. Wtedy mamy praktycznie gwarancję, że z dużym sukcesem pszczoły przezimują. O roli zapylaczy we współczesnym świecie, we współczesnym rolnictwie rozmawiać będziemy także z panią doktor Joanną Gałąską z PSOR-u. Co oprócz pszczoły zaliczamy do owadów zapylających? Tak jak pani redaktor zaczęła od pszczoły miodnej szczególnie, no to trzeba by było tutaj właśnie od tego gatunku zacząć, jeżeli mówimy o zapylaczach, ponieważ pszczoła miodna z punktu widzenia rolnictwa i produkcji żywności jest tym najważniejszym zapylaczem. To ona właśnie tą bezpłatną pracę wykonuje na naszych polach i zapyla nam warzywa, owoce, ale też rośliny takie polowe, czyli białkowe czy oleiste. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że oprócz pszczoły miodnej w Polsce mamy też 470 innych gatunków pszczół, które też mają mniejsze lub większe znaczenie w zapylaniu upraw. Na pewno trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden gatunek, czyli na murarkę ogrodową, która w szczególności jest bardzo ważna w sadownictwie. Niektórzy sadownicy wręcz hodują sobie murarki, tak jak pszczelarze hodują pszczołę miodną. Trzeba też wiedzieć, że jeżeli mówimy o zapylaniu, o tej usłudze zapylania, to ważna jest nie tylko ilość zapylaczy, ale też ich różnorodność. Obserwujemy to szczególnie w środowisku naturalnym. Widzimy wyraźnie, że jeżeli mamy większe zróżnicowanie gatunków zapylaczy na danym terenie, to to też pozytywnie wpływa na różnorodność biologiczną roślin, które się tam znajdują. Czy owady zapylające, w tym oczywiście pszczoła miodna, o której mówiła pani przede wszystkim przed chwilą, wpływają na zwyżkę plonu roślin rolniczych? Tak, zdecydowanie. I obecność pszczoły miodnej jest istotna nie tylko w tych uprawiach, które wymagają zapylania, ale też w tych uprawach, jak na przykład rzepak czy soja, które są częściowo samopylne. Wtedy one po prostu zwiększają nam plon. W przypadku rzepaku obecność pszczół to może być nawet 30% więcej plonu. No a w przypadku takich roślin jak na przykład ogórek, to udział pszczół w tym całym plonie to jest około 90%. Również w przypadku słonecznika, czy esparcety, czy nawet lnu widać te pozytywne działanie zapylacze. Jakie inne pozytywy wynikają z obecności pszczół w sąsiedztwie pól uprawnych? Obecność zapylaczy przy polach i w ogóle w środowisku, no to jest z jednej strony kwestia właśnie tej produkcji żywności, wspomagania, zapylania i zwiększania plonu, ale z drugiej strony no zapylacze nie tylko dla człowieka działają pozytywnie poprzez pracę na polu, ale też wpływają pozytywnie na całe środowisko, na przyrodę. Zapylają dziko rosnące rośliny, które dzięki temu mogą wydać nasiona i uczestniczyć w tym całym cyklu biologicznym, czyli być pożywieniem dla kolejnych zwierząt z tego łańcucha troficznego. Pszczoły miododajne i inne owady zapylające, jak już pani wcześniej wspomniała, odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnym świecie, we współczesnym rolnictwie. Jak zatem zadbać o ich bezpieczeństwo? Co jest tutaj clue? Warto na pewno uświadomić sobie tę rolę zapylaczy w rolnictwie. One, jeżeli mówimy o produkcji żywności, to według FAO 35% masy żywności, którą jemy, właśnie mamy dzięki zapylaczom. I wtedy będzie nam łatwiej myśleć o dobrostanie pszczoły miodnej i innych zapylaczy. Jeżeli mówimy o środkach ochrony roślin, o prawidłowym ich stosowaniu, to jest właśnie kluczowe, bo środki ochrony roślin są tak skonstruowane, żeby pszczołom i w ogóle środowisku nie szkodzić, pod warunkiem ich bezpiecznego, odpowiedzialnego stosowania. Co to znaczy? No to znaczy, że środki ochrony roślin powinniśmy stosować zgodnie z prawem, zgodnie z instrukcją,
która jest dołączona do opakowania, zgodnie z dobrą praktyką, no i czasami też po prostu zdrowym rozsądkiem. Tutaj jeżeli mamy taką sytuację to i współpracujemy z pszczelarzem, to wtedy mamy wspaniałe źródło informacji i możemy się zawsze zwrócić do pszczelarza z prośbą o pomoc czy wsparcie właśnie, jak wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin, żeby to było prawidłowo, ale też możemy korzystać z np. źródeł internetowych, jakim jest Akademia PSOR, która jest taką bezpłatną platformą szkoleniową dotyczącą bezpiecznego, odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. No i też użytkownicy środków ochrony roślin profesjonalni powinni przejść tak zwane szkolenie chemizacyjne, które między innymi obejmuje kwestie bezpieczeństwa zapylaczy. Same środki ochrony roślin są tak badane, żeby się upewnić, czy nie szkodzą pszczołom i innym zapylaczom. Pszczoła miodna jest organizmem modelowym podczas badań nad środkami ochrony roślin i jeżeli są jakieś rezultaty tych badań, które wskazują na to, że środek może zaszkodzić zapylaczom, to wtedy albo tak jakby wypada jego zastosowanie, albo jest bardzo ograniczone. I właśnie z tego względu, że my wiemy, czy dany środek zadziała na pszczoły i jak zadziała, to ma odzwierciedlenie w etykiecie środka ochrony roślin, dlatego bezwzględnie po prostu musimy tych zapisów etykiety przestrzegać. Czyli te środki, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeśli będą stosowane, tak jak mówiła Pani, zgodnie z etykietą, nie powinny zaszkodzić owadom zapylającym. Nie, te środki ochrony roślin, które mamy w rejestrze, jeżeli je stosujemy zgodnie z etykietą, to one pszczołom nie zaszkodzą, ale chciałam tutaj uczulić Państwa, że to nie chodzi o to, że możemy tymi środkami pszczołę opryskać, bo takie środki, jeżeli mamy uprawę atrakcyjną dla zapylaczy, czyli albo jest kwitnąca roślina, albo jest spadziująca, albo na przykład mamy zboże z kwitnącym chwastami, to tutaj też mamy ograniczenia, czyli na przykład stosujemy środki o krótkim okresie prewencji, albo stosujemy je w nocy, tak żeby preparat zdążył obeschnąć i wtedy rano jak pszczoły wylecą zbierać nektar czy pyłek, to już roślina będzie sucha i nie będzie zagrożeniem dla pszczół.